Chorzowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt apeluje do dorosłych odwiedzających, żeby ci zwrócili szczególną uwagę na towarzyszące im dzieci. Biorąc pod uwagę, że przybywające tam psy często są po różnych negatywnych przejściach, niekontrolowane i niepożądane zachowania dzieci mogą wywołać w zwierzętach strach lub agresję. Schronisko przypomina, że w ubiegłych latach spacery z psami były dostępne tylko dla dorosłych. Karolina Komada. Schronisko dla bezdomnych zwierząt to nie darmowe zoo, choć to oczywiste, to po kilku sytuacjach, jakie miały miejsce w chorzowskim schronisku, pracownicy wydali oświadczenie z apelem do rodziców. Musieliśmy parokrotnie upominać osoby, też to nie jest dla nas miłe, że musimy kogoś gonić, czy łapać dziecko i szukać rodzica, tak? No też się to tak zdarzało. Nie powinno się biegać, nie powinno się jeździć na hulajnogach czy rowerach, nie powinno się oddalać od rodziców, ponieważ no przede wszystkim to teren jest dla zwierzaków, te zwierzaki wychodzą z tych kojców. Schronisko nie chciałoby wrócić do zakazu przyprowadzania dzieci na spacery, który obowiązywał w poprzednich latach. Najważniejsze dla nas jest, żeby rodzice pilnowali swoich dzieci, ponieważ są tu różne zwierzęta. Tak? Dzieci nie odczytają sygnału, jak piesek jest zdenerwowany, kiedy może ugryźć, bo to nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie szczekaniem tego zwierzęcia. Tak? Włoży ręce tam, gdzie nie powinien. Niestety nie wszystkie psy będą to tolerowały i może zdarzyć się wypadek, który no, może skończyć się nawet tragicznie. Pracownicy przypominają też o nieprzekazywaniu smyczy dzieciom podczas spacerów z psami. To zdarza się, a jest zakazane i uwzględnione w oświadczeniu podpisywanym przez rodziców. Podobne zasady obowiązują w katowickim schronisku. Nie spuszczamy takiego psa ze smyczy, bo może zwiać i go już nie znajdziemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Musimy uważać, jeżeli pies spotyka się z innym psem, a osoba, która wyprowadza takiego psa, ona nie zna tak naprawdę, jak się ten pies zachowa. Trzeba zachować odległość, uważać, nie zbliżać się. Po to jest ta smycz, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. I mimo, że dzieci są mile widziane podczas comiesięcznych spacerów, to Fundacja Przystanek Schronisko nie przyjmuje już niepełnoletnich wolontariuszy. W okresie wakacji rodzice tychże wolontariuszy małoletnich zrobili sobie ze schroniska przedszkole. I tutaj te dzieciaki, 12-13-latki, przychodziły z młodszym rodzeństwem i tak naprawdę my zamiast zajmować się swoją robotą, to pilnowaliśmy, żeby tym dzieciakom się coś nie stało. I stąd niestety była taka trudna dla nas też decyzja podjęta, bo mam na przykład przykład tych wolontariuszy, którzy zaczynali u nas w fundacji jako 12-latkowie. Wiem, co się dzieje w tej chwili z tymi ludźmi i wiem, że taki wolontariat bardzo rozwija. Pracownicy schronisk zachęcają dorosłych do wolontariatu i uczestnictwa w comiesięcznych spacerach z psami. Zarówno w Chorzowie, jak i Katowicach znajduje się kilkadziesiąt psów, które czekają na prawdziwy dom.